Witam was, moi drodzy, jestem Zygfryd, a to jest Legend of Grimrock, czyli kolejna część pakietu Humble Bundle. Create Characters, co to jest? No dobra. Kolejna część pakietu Humble Bundle 7, jeśli dobrze pamiętam. Old School Mode, Stones of Automapping Completely, Stack of Great Pay... O, nie będę żadnego papieru sobie szykował. Dobra, tworzymy ludków. Minotaur, Lizard, Insectoid. Dobra, może stworzymy po jednym z każdej rasy, a co? Portret, mogę je importować? Czekaj, skąd? Nieważne. Co? Faceta czy babkę? Chociaż tutaj średnio kobieca wygląda. Tu sobie zrobię babeczkę. Ta, o, to będzie Emil. Mogażne, o, jest. Emiliku. Zacnie. Tak. Wojownik, mag czy co? Rock. Rocks are stealthy warriors who can fight with ranged weapons or sneak behind enemies for a deadly backstab attack. No. Mage fighter. Emila bardziej by maga chyba preferowała. Mało HP, dużo energii. A mogę jej dodawać punkty, tak? Siła, bla bla bla, dexterity. Ale kurde, to jest RPG pełną gębą. Swoją drogą, jeśli chcecie serię z tej gierki, piszcie o tym. To ma być oczywiście prezentacja jako część pakietu Humble Bundle, ale mogę z tego zrobić serię, czemu nie? Można spróbować. Jeśli nie okaże się dość głupi, jeśli nie okaże się za głupi na to. A teraz wracamy. Willpower. No skoro magik, to willpower. Be. 5. Vitality. No niech będzie troszkę do vitality. Accuracy and evasion are based characters. A też jej damy 2. Ale do willpower jedno więcej. Add a trait. Co to jest? Agresywny. Attack power plus 2. Plus 4. Dexterity. Aura. You have a potent aura. Cold blood. Resist cold 25. Evasion plus 7. Resist fire 25. Attack power 6 plus 6 wind on out. Ciekawe. Headhunter. A to dla mnie to. Zdrowy. Nie. Odpornośny. T plus 3 skill pointy? No. Ale to takie trochę będziemy. Tough plus 15 HP. Strong mind. O, willpower plus 2. To się nam przyda. O, i mogę jeszcze drugi. To co, może jakąś odporność albo tough HP? Nie, 3 skill pointy, niech będzie. Air Magic. Aha, czyli mam 7 punktów, tutaj będzie czar na czwartym, tu będzie na trzecim, tu na drugim, na trzecim, na drugim. Staff Defense. The skill improves Mage Defense Abilities. Nie. Dobra, wezmę ognistą magię, ponieważ na drugim levelu mam czara. A jak się tego czara sprawdza? No dobra, zobaczymy. I to wezmę, na trzecim levelu też mam czara. To już mam 2 czary. Spellcraft. Progress. O, więc tańsze czary będą, tak właśnie. To się przyda i od razu willpower plus 1. Dobra, to mi pasi. Drugi ludzik, teraz to będzie Minotaur. Hem. To jest chyba babeczka. No ale weźmy jakiegoś kolesia. Tego czy tego? Ten niech będzie Minotaurek. Fighter. Oczywiście, że to musi być wojownik. Nie, jeszcze raz, zaraz, mam 10 punktów. Ale mamy Dexterity 8, Willpower 8. Strength 20, Vitality 16. Już to powinien być w sumie mój tank tak właściwie. Dobra, to niech będzie. Po 18, jak. W sumie po co mi Willpower? Dobra. 2 traity dodamy, czyli tough plus 15 HP i resins healthy, vitality plus 2. Każdy punkt vitality dodaje coś do HP, tak? 3 HP tylko. Różnie to HP. No raz, headhunter. Attack power plus 3 za każdą czaszkę, którą niesie?
Będę miał jakieś... będę bił czaszkami. Ho, ho, prawie jak taki kaftedy z czaszek. Ale która godzina? Wiecie co, zaraz. Ja nastawię sobie zegarek na minutnik, na jakieś... ile od teraz? Dajmy na to... No dobra, niech to będzie troszkę dłuższe nagranie. Od teraz 20 minut. Jedziemy. Tyle mamy czasu, żeby zobaczyć, zapoznać się z grą. Albo ogółem plus 4. Tu Headhunter plus 3 za każdą czaszkę, a tutaj będzie ogółem plus 4. Co tu jest jeszcze? Atak power plus 6, ale jak jest nieuzbrojony, czyli w sensie samych pięści. Nie wiem, ja przypuszczam, że z jakiejś broni będzie lepsze. Plus 4. Health plus 15. Da. Czy to będzie dobre jednak? Może siła plus 2. Ale celność mam minus 2, what the fuck? Teraz mam 0. Czy to są jakieś... Czy na razie jest to zezowaty minotaur? Zezowata krowa tak właściwie. Byk, o! Może tego Headhuntera weźmiemy jednak, co? Na każdą czaszkę. Tylko czy ja będę miał miejsce, żeby nosić czaszki w swoim życiu? Nie, dobra, zostawmy tego TAF plus 15 HP, to się może przydać. Dobra. Kolejny ludzik, teraz Lizard to będzie, ależ oni są szpetni. To są jakieś w ogóle cechy. Skill points 4. A zaraz, ja temu nie dałem tutaj... Ma tylko jednego skill pointa. I plus 20 zjada, co za dziad. Kurde, ten insektoid by się nadawał na czarodzieja. Ale mnie je przynajmniej. Ha. Dobra, co tu jest? Athletics... Armors, Axes, Maces... Swords, Unarmed Combat. Widzę, że ten Minotaur ma dużo, żeby bić się pięściami. Nie. Strength plus 1, health plus 5. Vitality plus 1, health plus 5, bash. Dobra. W maczugi pójdziemy. Dobra, Lizard Man. To będzie kompania normalnie. No ale ten wygląda jakoś tak neutralnie. Lizard Man ma jak plus 2 dexterity minus 1 willpower. Dobra, czyli on będzie rogu. Nigdy nie wiem jak to się czyta. Hops. Opa. Wszystko w dexterity. A co? Co, już nie mogę więcej? No tak, my jeszcze raz damy. Natural Armor. Protection plus 5. To ja już wiem, kto będzie moim tankiem, insektoid. Dobra, ale wracając do tego. Agile. Aura. Evasion plus 7. To będzie dobre chyba, że skoro to ma być Rogue, czy jak to się nazywa, to niech robi uniki, dobra. Dobra, assassination. This skill represents your training in the way as you progress in the skill. You gain access to deadly and precise melee techniques. Dobra, sztylety. Unik. Co? Missile weapons. Ach, czyli strzelanie lepsze, ale to amunicji będzie mało. Rzucenie nożami? Nie, to assassination, co? I sztylety i assassination pójdziemy. Dobra, jeszcze jeden sztylet, a co? Ale to krowie, znaczy temu Minotaurowi trzeba zabrać trochę vitality. Idę do siły, skoro to jednak nie będzie mój tank. Albo jeszcze trochę zabierzemy vitality. O, tak będzie zacnie. W takim razie TAF mu zabierzemy. I damy mu... Dobra, zobaczymy to z czaszkami. W takim wypadku, skoro to będzie mój fighter. Dobra, to będzie teraz insektoid. O, brzydale. I będzie ten. Vitality, ciśniesz się. No, więcej się nie da. No cóż. No, dexternity. Dobra. Natural armor plus 5 do armoru, to się może przydać. I co, jakąś odporność może udamy na co? Na truciznę, na ogień. Albo HP po prostu, o. Tak, to będzie dobry wybór. Broda obecnie ma mniej HP chyba niż byczek. Wtedy tam, no ale no dobra.
Zaraz, armoru ma ile w ogóle? Gdzie to jest jakiś armor? Nie ma tu armoru. Resist Protection 0005. Dobra, skille. Athletics, armors. To mnie interesuje. Axis, Mace, Sword, Armor, dwa armory. Jeden w Athletics, dobra. Emiliku, dobra, to ja będę w tym. Lepszy taki minotaur niż reszta. Zygfrydku. Kto to będzie? To jest Lizardman. Kogo wydać za Lizardmana? Ktoś ma pomysł na jakiś, a może wygenerujemy coś? Bardzo to date. O, już wiem, jak go nazwę. O, to jest, że tak powiem, hołd do mojego kumpla. Nie, mam nadzieję, że się uśmiechnie, jak to zobaczy, że jest Lizardmanem, a co? I ostatni to jest, co to jest? To jest Insectoid. Kto mi się kojarzy z Insectoidem? Moja siostra! Z insektem, którym się kojarzy. No moja siostra, mał. Są polskie znaki, nie ma. Mała zmora. Da się spację? Da się. No to spoko. Mała zmora, Tiger, Zygfryd i Emily. Zacnie. To co, ciśniemy. Wszystko rozdane dobrze, nic nie porypałem. Ach, chyba tak. To co? Do boju. Dobra. Jedziemy. O, jaka góra. I tam jest ten balon jakiś. Góra Grimrock. To jest legenda tej góry, tak? Dobra, omijamy intro, bo to jest jakieś takie obrazkowe. Aha, dobra. Chodzę na wsadzie normalnie, obracam się na Q i E. No. Fizus? To jest Fizus. Hop, hop, hop. Nie wiem, jakieś czary. Emily nie ma dość skilla, żeby czarować. Nie mam pojęcia, co... Come on. O, coś się posypało. Ale jak się cicho nagle zrobiło. Będą taki music i w ogóle. Wow. Ktoś chodzi ze ścianą. To są kości. O, mogę się rozglądać. Tak. O, ale bajer. Ej, tam była jakaś cegła wystająca? Nie, wydawało mi się. No nic, nie ważne. Choose your fate, perish in the cell or pick up the torch. O! Masz. O! A jak się... O, tak się otwiera ten. Dobra, nie wiem, food mają, czyli będą musieli jeść niedługo. Dobra, mój minotaur nosi. A co to było to? Ach, dobra. Mój minotaur nosi pochodnie. Dawać drugą. Dobra, wsadziłem mu chyba do plecaka. Nic tu nie widzę. Żeby nie było, gdzieś widziałem jakiś gameplay z Grimrocka, więc pira ze drzwi ogarniam, o co chodzi w tej grze. Ale jakoś nigdy nie oglądałem, co to. Ciuch! Masz ubranie. Teraz to jest. Protection plus 2. To dla... Niech najpierw pani się ubierze. Bo będzie się czuła skrępowanie wśród tylu facetów. Chociaż nie wiem, w sumie to niebieskie to też jest kobieta. Niech będzie. Topór. Kogdol. Co to jest? O! Maczuga. Wspaniale. To w takim razie pochodnie damy tobie. Teraz tu coś jeszcze było? Nie, wydawało mi się. Dobra. O! Pochodnie też ty weź, ale to zaraz, tą pochodnię damy insektoidowi. Ja mu dałem w końcu to z tymi czaszkami, czy nie? Aggressive Headhunter, dałem, no dobra. O! Kamek, wspaniale. Ale bajer. Pochodnia, dziękuję. Tam słyszałem, że ktoś chodzi. Co to jest? Kluczyk.
Dobra, ten się będzie bił kluczem. Kamyk znowu. Dobra, to pani niech się bije na razie kamyk. Ale nie, on jest czarodziejem, on nie może. Ej, ale pochodnie minąłem. Grzech to grzech jej nie zabrać. Pierwszy insekcie. Niech ktoś mi nauczy czary jakieś w ogóle. Tu powinien mieć z tego jakiegoś spela, ale jak się go nauczyć? Fire spell na levelu 1. Level 1. Super. Ale tam pisał coś od... Wiecie co, ja sobie wyjdę do tutoriala. Nie tu. To już wykczaiłem, to też wyczaiłem. Tutorial z takiej podstawowej obsługi. Opa, drzwi otwarte, jak tam teraz? 9 minut jeszcze. Tu jakieś łańcuszki. Nic z nimi nie zrobię, tutaj też nic nie zrobię. Zamknięta krata i dziura na kluczyk, okej. Co to jest? Luźny kamyk. Mam szukać luźnego kamyka, powiadać. To? Kluczyk. W ogóle te takie jakby te, no te haczyki, czy jakby to wygląda, jakby tu jakieś włócznie miała wisieć. Szkoda, że nie wisi. Ta pochodnia ma jakąś żywotność w ogóle. Attack power torch bright. Aha, czyli że jest jasna. Dobra, no to dokładnie o to chciałem zapytać. O, ślimak, dzień dobry panie ślimaku. Z kamola mu. O fakt, rzuciłem tym kamolem. Ajajaj. Pochodni mu. Cholera. A, znowu mi się porypały guziczki. O, jak się rozpadł pięknie. Co to? Snail slice? Co? A, to jest do jedzenia chyba. Luźny kamień, to tu byłem. Przy luźnym kamieniu i tu już uciekałem przed ślimaczkiem, tak? To była pochodnia. O, tu jest... A, ten kamyk podniosłem, którym rzuciłem. Tam... O, tu są jakieś drzwi i... Wajcha. Coś mi tu śmierć się, bo tam... Może na razie dla bezpieczeństwa zamknijmy, skoro nie wiem, co tam jest. Pochodnia do insektoida. Spodnia! Spodnie damy temu panu. Nożyk to temu panu. I buciki temu panu. Zaraz, nie, buciki damy pani. Proszę bardzo, niech pani założy buciki. Protection plus 4. To daje plus 2. A to daje plus 3, dobra. Więc to damy mojej krowie. Minotaurowi znaczy się, przepraszam. Czy tu nie ma jakichś luźnych kamoli znowu? Nic, nic. Nic, tu też nic nie widzę, dobra. Co to za znaczek? Czyli co, jak kliknę prawym, to rzucam kamolem. Okej. Tak czy siak, ja bym chciał jednak jakiś czar. Emily ma za mało skilla. No, ona nie ma za mało skilla, tylko Zygfryd nie wie, jak używać czarów. Będę musiał pogooglować w ogóle z jakimiś tymi, albo jakąś książkę może znajdę z czasem. Wtedy się dowiem o czarach nowych. Nóż do rzucania, to... On ma jaką... fighter? Ja mu zostawiłem fightera, ale fail. Rogu, dobra, to sztylet do rogu musi iść. Ale knife. Daggers, super. Dobra, może kamyk na razie schowajmy, żebym nim nie rzucił przez przypadek. Tu nic nie widzę, tu też nic. Tym łańcuchem się nie da nic, tym też. Tu nic nie ma. O, dzień dobry panu ślimakowi. Dwa panny ślimaki. No co za dziad. A masz.
A masz, hopsa. A masz, hopsa. Chyba się nie umie zdecydować. A masz. Pudło, a masz. Czemu ciągle pudłuje, ale lipa. Ja pierdzielę. A masz. No wreszcie. Pani nie jest czasem głodna? Jeszcze nie, tutaj też nikt jeszcze nie jest głodny. Dobra, zacznę. A tam był jeszcze jeden ślimak i zabicie go będzie trwało wieki całe. A masz. Przydałyby mi się czary jednak. Coś czuję, że czarami bym rzadziej pudłował. Critical za 46. To było coś. Czemu nie sięga? To ten lizard ma jakieś krótkie łapki? Fak, właśnie się zapędziłem w koziruch. Nie, tu coś jest to. Gorzej, że idę tam, gdzie jeszcze nie byłem. Uhu, umarł. 60 ekspa dostałem, wspaniale. Ale jak to jakiś czar. O, sandałki. Super, pieczony karaluch. Sandałki. Pani ma już buciki, więc sandałki damy Minotaurowi. Tu jeszcze coś było. O, jest coś. Co to jest? Płaszczyk. Willpower minus 1, attack power plus 1. To damy bykowi. Ach, bo to jest taka przepaska. Kozak. Dobra, tak czy siak Minotaur ma, a tu nie popatrzyłem po ścianach, bo tam może coś miało być. Znajdziecie, to jest gra pełna takich ukrytych guzików i innych dupereli. Wiem, bo oglądałem całe pół gameplaya. dobra, dziura na klucz. Pochodnia, bierz pochodnie. Tak, o, jak tu ciemno, nieważne. Mam nadzieję, że więcej tych kolornych ślimaków. Bo właśnie to czemu kobieta nosi jedzenie? Przydaje się do czegoś byku. Albo z drugiej strony teraz, ona nie walczy na razie, to może się do czegoś przydać w sumie. Może jak ktoś jest obciążony, to gorzej walczy czy coś, więc na razie niech tak będzie. Dobra, ty będziesz kamieniami rzucał jeszcze. Tak na wszelki wypadek. Teraz, czy ja nic nie ominąłem? Nie, tu walczyłem ze ślimakiem. Dobra, tam muszę, klucz potrzebuję tutaj. Hopa. Spadnę tutaj. Żeby zamknąć ten, coś musi polecieć. Już wiem. Plum. Ale jestem mądry. Ale teraz straciłem kamyk, ej. Ale dobra, nie chcę wiedzieć, co jest na dole. Teraz to ty miałeś kluczyk? Ty. Ta gęba mi się nie podoba. Ulecz mój wzrok. Czyli co, mam mu coś wsadzić w oczy, tak? Mam jakieś kamyki albo coś takiego. Słyszę ślimaka. Chodź, ślimaku. Hehehehe. Czemu tam się zamknęło to? Tych
ślimaków, to słyszę więcej, co mi się wcale nie podoba. Chodź, chodź, chodź. I spadaj. Chodź, ślimaczku, chodź. O, już minęło 20 minut. Kiedy to przyleciało? Sam się zamknął, co za głupi ślimak. Chodź teraz. Ty głupi ślimaku. No, no, chodź, 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 ciup, 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 ciup. Chodź, 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 spadniesz do dziurki. Pa, pa. Jestem geniuszem zła. Ale ja tu nie mogę wejść, bo to się zamknie teraz. A to jest pewnie tak zrobione, że ja tam nie wszedł. O nie, jeszcze jeden ślimak. Ile was tu? Chodź, ślimaczku, chodź. No masz. O! Uderzył moją krowę. Czy minotaura, przepraszam. Spadaj za karę. Głupi ślimak. Tu nic nie widzę, tu też nie, ani tu, ani tu. Dobra, co my tu mamy? Jakiś ciuch. To jest przepaska, tak? Czyli kto tam walczy? Ty walczysz do bani, nie dostaniesz tego. Ty masz na razie dagger, tak? Plus jeden do willpower. A nie, plus jeden do attack power. Co się stało? O, już się tli bardziej. No cóż. Scroll of Fireburst. Co to jest? Skill Fire Magic 2. Spróbujmy. Tak i tak. Uuu! Ale to leci jakoś, czy to tylko się tak... No to ma mały zasięg. Ale skoro już kobieta umie czarować, to już nie będziemy jej kazać nosić. Scroll niech tu zostanie. Dobra, podejrzewam, że jednak muszę tu wejść. O, coś znalazłem. Blue Gem. Ja widziałem. Kość mogę podnieść. O, co kama? Dobra, jak będzie na tym kamień, to już na to nie nadepnę. Ale jestem mądry. Kamek teraz wezmę. Dobra. Tu już byłem. Aha, dobra, w ogóle czas nam się skończył. Dobra, to ja kończę to nagranie. Postaram się wrzucić jak najszybciej, bo gra mi się naprawdę podoba i niezależnie od tego, czy wy chcecie, czy nie, zamierzam ją kontynuować, ale jak nie chcecie, to po prostu nie zrobię z tego serii, więc jeszcze dzisiaj pewnie wrzucę nagranie. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!